Czyli jednak gorąca mamuśka przetrwała. Fuj! What the fuck? Łazi jak jakiś Slenderman! Widzisz, Ethan? Paździochu, taki przypierdoliłeś, że dostała jakichś omam w jej łbie i teraz chodzi jak pająk. O, chwila, stój! Stój! Wydawało mi się, że coś tutaj mogę znaleźć. Ale nie, dobra. Jakiego to trzeba mieć pecha, żeby dostać od kogoś po łbie tak mocno, że zaczyna się ci pierdolić w jaźń i stajesz się, kurde, pająkiem. Ha! Strzelę siecią z mojego siusiaka! Siusiaki strzelają siecią tak jakby. Gdy co kim się podoba. Halina nie ma siusiaka, więc ona czym może strzelać? Hell yeah, wróciliśmy. Do tej, tu... Otwieraj, kur... No. Wróciliśmy na stare śmieci. Które widzieliśmy może jakąś godzinę temu. Ale hej, liczą się intencje. Chyba teraz mogę sobie wziąć jakieś jeszcze główienko ze starożytnych monet, nie? Wezmę je... Tak, tak, już mam 5. No dobra, teraz mam 6. Ciebie zostawię. Ciebie w sumie też. Czy mi ten krukowy klucz do czegoś się przyda? Tak się zastanawiam. W domu pewnie tak. Ale nie wiem, czy jeszcze powinienem wracać do domu. My jeszcze się z Haliną nie rozprawiliśmy. Co oznacza, że jeszcze nie ma tego aż tak bardzo, jakby to powiedzieć. No dopóki się nie rozprawimy z bossem, to tamta lokacja może po prostu, no ta jeszcze jest aktualna, nie? W ten sposób, o, chciałem powiedzieć. Dobra. Czy ja potrzebuję jakiegoś ammo? Są silne chemikalia tylko w moim inwentarzu, więc jakby były zwykłe, to może bym wykraftował sobie jakąś amunicję dodatkową, ale jako, że nie mam tych normalnych, to łaski bez. Damy sobie radę bez tych specjalnych nabojów. Czy w ogóle my ich jeszcze ma... Jezu, dobra. Mamy 2 te super mega naboje, więc no... Jeden zachowam sobie! Na ostatnią godzinę. Kibel! Ahem. No, dziękuję nareszcie, więc tak. Kiedy chcesz pójść sobie zrobić kupę, ale z kibla wyskakuje ci Kinder niespodzianka. Dzień dobry! Tak jak świniaki z JoJo, tylko że zamiast świniaków masz łeb jakiegoś kolesia czy kolesiówy. Co z tego, że manekin. Zdjęcie skarbu. Kibel! Ponieważ tron jest prawdziwym skarbem królów. Coś mi to mówi, że... Będzie coś zjebanego, ale jeszcze tam nie pójdę. Najpierw pójdę tutaj. Chociaż wydaje mi się, że tu będzie zamknięte chyba na klucz. Albo z drugiej strony, okej. Teraz będziemy się z Haliną napierdalać. Jej! Dawać mojego Charizarda i lecimy! Znaczy, nie wiem, czy od razu będziemy, ale... O, save. A nie, to nie jest save. Kurwa, to chemikalia. Środek rozdzielający. Chwila. Można go połączyć z niektórymi przedmiotami, aby wydzielić chemikalia do użycia. A, dobra, czaję. Ale tego...
nie użyjemy. Może przyda się w pewnym momencie, ale nie w najbliższym. Tutaj psychotropy by się przydały bardzo mocno, ponieważ no, teraz jedyne co będziemy robić, to ganiać po tej całej miejscówce. I po tej miejscówce są porozrzucane itemy. No nie? I no, psychotropy tu by się przydały. Psychostymulanty, kurde, nie tropy! Jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Fuck. Ładne tekstury drzwi. O, teraz się wczytały, dziękuję. Oh my god, nie podoba mi się to. Tron. No, dają już nam tutaj dużo rzeczy. Oj, będzie dużo rzeczy. Przejście zagraza brama. Przeładujemy. I tak. No, trzeba zobaczyć, co tutaj dalej jest do zobaczenia. Dajcie mi psy... O! Dziękuję. Ale jeszcze teraz ich nie zużyję. Tak, to tutaj. Oh my god. Zamknięte z drugiej strony. Gdzie? Gdzie? Kto? A, ty! Szmaty! Nie zauważyłem was. A, dobra. Utorowałem sobie tylko drogę. Dobra, dobra, nie jest źle. W sumie, o ile dobrze pamiętam, palnik bardzo dobrze działa podczas tego boss fighta. Tylko szkoda, że ja mam, kurde, tylko 90 tego, paliwa. Dobra. Are you ready? Aha! Kurwa, Slenderman się z niej zrobił! A! Nie jesteś gorącą mamuśką! Ale pali ci się ryj! Dobra, dawaj! Dawać mi paliwa. O, paliwo stałe i ziele, whatever. Fuck, mam jeszcze miejsca, dobra. Czemu tak się przesunąłem dziwnie? Amunicja do pistoletu, nie przyda mi się. Whatever, naboje do strzelby, może... A, no, patrzcie na nią, ona ma... Fuj! Fuj, 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 fuj. Fuj, 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 fuj. Bleh. Kurwa, Ferdek, jak mogłeś z czymś takim się ożenić? Tuż ty jesteś bardziej seksi od tego gówna. Gdyby moje standardy były tak niskie, to bym tak uważał. Kurwa! Dobra. Weźmy strzelbę i tyle. Nie będziemy się pierniczyć. Z czego ryjesz? Chcesz się pośmiać może z mojej strzelby? Chodź, pokażę ci, jak ona ładnie strzela. Szkoda, że tu dropić przedmiotów się nie da. Chyba, że nie. A nie, można. mój błąd, że powiedziałem, że się nie da. Wezmę te wywale. To. Nie można odzyskać, no trudno. Wo! Czy ja właśnie zmarnowałem nabój do strzelby? Najebanego owada, no błagam, please. Marysiu! Kurwa! Jaka szkoda, że nie da się pauzować gry podczas patrzenia, co masz w inwentarzu. Dobra, dość tego, nie będę się pierniczył, gdzie są te jebane owady. Gin, szmato! Masz, strzelę ci! O! O, lubisz to, orgazm! A, ona mnie gryzie! Le! Fuj! Leć się, chuju! I dawaj, w cipę! Strzelaj! Śrutem! Śrutem, o, dobra. Czekaj. Myślę, że wymarnuję tutaj cały mój shotgun ammo, ale... Będzie warto.
Rar! Czuły punkt! W dupę! A fuj! Nie pokazuj! Nie masz żadnych, kurde, standardów higieny? Fuj, jakie to trzeba mieć, kurde! Od jakiego czasu trzeba mieć niedziałającą łazienkę, żeby mieć tak zagrzybiało tam w pewnych miejscach? Ile dobrze pamiętam, ona lubi też na nas skakać jeszcze. Dał ci się otworzyć, zajebiście, ale do czego mi to się przyda? O, wait! Fuck! Czemu muszę mieć zapchany inwentarz, kiedy mi nie trzeba? Chwila. Oczywiście, oczywiście! Jeszcze strzelaj we mnie tym swoim gównem. Fuck. No ja jebie w pizdu jebana, kurwa! Leć się! Szmaty, kurwa jebane! O nie, dobra, nie mam... na... Kurwa, jak ja was zabiję! Znów muszę się leczyć! Gdzie jesteś, kurwa? Tak, ta walka będzie mega wkurzająca, już to widzę. Pokaż dupę zgrzybiałą. Mam coś idealnego, czym będę mógł ją wyczyścić raz na zawsze. Dawaj, idź na dół. Chyba nie boisz się dziewczyny. A, może się boję, ja jestem nieśmiały. Kurwa! Nie uspokoję się, przestań we mnie spamować tym twoim gównem. Won! Dziękuję, o mój Boże. Szmaty, spalę was. Żywcem, kurwa! Won! Won! Dobra, gdzie jesteś? Pewnie gdzieś po ścianie łazisz tylko po to i na mnie czekasz, żebym zrobił błąd, nie? Masz za mało miejsca. Wiem, że mam za mało miejsca, kurde! Naprawdę idiotyczne... Nie mam chili! No i zajebiście. O, ja pierdolę, co za gówno! Wkurwiony jestem! Ani razu mnie nie zapierniczyła, to pierwszy raz. Dlaczego? Bo masz za mało miejsca! O mój Boże, przynajmniej odpaliłem nagrywanie mojego dźwięku. Kontynuuj, dobra. Wezmę, pójdę, wrócę się do pudła. O mój Boże, nie zauważyłem tego. Gdzie jest? Tak, do przyczepy pójdę. Którędy? Tam. Zostawię to, co nie będzie mi potrzebne. Jezu, idź! Ja pierdolę! Drzwi nie potrafisz otworzyć! Jestem taki wkurwiony już! Mam nadzieję, że lubicie, kiedy się wkurwiam. Dobra, ty, won! Dobra, więc tak, psychotropy. Kurde, na chuj mi te jebane zdjęcie, nie potrzebuję gówna. Pistolet zostawić? No, może nam się przydać. Dobra, marycha, jeszcze widziałem, że mam marychę jedną. W sumie silne chemikalia i marycha jedna. Zróbmy z tego pożytek. Taki.
Czemu nie mogę zostawić jednego tego? Przenieś jeden, dobra, już mogę. Proch strzelniczy, środek rozdzielający tajniki obrony. W sumie mogę środek rozdzielający użyć do czegoś, żeby pozyskać z tego chemikalia może. Ale nie wiem, bo ja nigdy nie używałem tego przedmiotu i boję się, że zrobię błąd czy coś. No zawsze mogę wczytać save czy coś. Nie chce mi się. Ile mam miejsca? 3 sloty. Jednak trochę za mało. Chociaż nie. Użyję tego i się zwolni trochę miejsca. Dobra, więc... tędy. Halinka, ty głupia pindo jedna. Pani Halino, jak tak pani mogła? Nie mogę w to uwierzyć. Dobra. No to szli. Gdzie ja kurde tu poznajdywałem? Daj, madafaka. O, zajebiście. Chociaż w sumie, czy ja powinienem od razu na wstępie na dzień dobry używać tego paliwa? Nie ma tu nic ciekawego? Dziwne, bo normalnie by chyba coś było. Nie wiem, jakiś fant dla mnie specjalnie. W sumie niepotrzebnie brałem te psychotropy, bo... A whatever zużyję teraz. Ah, widzę świat na różne barwy. Dobra. Zrobię sobie kolejnego full heala. Nie chciałem zużywać marihuany, ale dobra, przynajmniej będzie miejsca w inwentarzu. Więc no, lecimy. Gorąca mamuśka w twojej okolicy po raz trzeci czy czwarty, mówię. Wypierdzielaj, nie jesteś hot. Chyba, że ci się ryj pali. To wtedy może. Ty twoje jebane pająki. Dobra, dawać mi teraz chemikalia, please. Nie chce mi się wyciągać tego scyzoryka. Czy ona za mną jest? Bo mnie coś tam popchnęło od tyłu. Nie, to chyba był jakiś duch. Majne. No i kto by pomyślał, że pełny inwentarz może spowodować to, że będziesz w dupie, nie? Ale dobra, najpierw to ja wszystko sobie tutaj poznajduję. Póki mogę. Okej, dobra. Połącz. To ty się uspokój, ty jesteś napalona! Na moje mięsko. Dobra, ammo do pistoletu. Za mało miejsca na chemikalia. Paliwo. Co my tu mamy? Nie bij! Dam ci takiego kurde, takich gorących doznań, jak twój ferdek ci nie dawał. Leć się, pindo! Dziękuję. Paździoch, ty mendo jedna. Jak mówię, że masz się leczyć, to masz się leczyć. Dobra. Ona chyba pójdzie, poszła, będzie srać na nas tymi swoimi owadami. A nie, słyszę ją. Połącz z Marychą i bierz to. Dobra, i chyba wszystko, co tutaj było do pozbierania, pozbierałem. Chyba, że jeszcze jakaś szafeczka tutaj jest do ogołocenia. Spróbuję tędy pójść. Nie. Dobra.
Psychotropy jeszcze działają? Nie jestem pewien. Dobra, nieważne, idźmy, kurde, ją załatwmy, bo... Po prostu mam tego dość. Mam dość tego miejsca, mam dość tych owadów, mam dość tej zasranej rodziny. Już nigdy w życiu nie będę oglądał Świata według kiepskich. To najgorszy serial na świecie! I Resident Evil 7 mnie do niego zniechęciło. To chyba znika, kiedy ją pokonamy. Więc no, jakby nie patrzeć, będzie, kurde, blokować nam ścieżkę. O mój Boże, nie rozwaliłem tych pająków z drugiej strony. Dobra, gdzie jesteś? Przestań. Pokaż się. Pokaż swoją twarz. Pokaż, ile w sobie masz. Kim naprawdę jesteś? Kogo znasz? Czy tak to było? Nawet nie wiem. O! 69! Ah! So hot! Wiem, jestem hot. Ale nie dla ciebie. Kurde, nieźle jej ten. Nieźle ją zapier... Ale na czerwonym jestem! Teraz już jestem na zielonym. Dobra, gdzie ona jest? Ale szczerze przyznam, jej design jest naprawdę pojebany. Gniazdo z osami w miejscach intymnych. Please, bitch, ogarnij się! Nawet Christian w tym miejscu nie wsadziłby sobie jeża. WON! O mój... Zabiję, kurwa, zabiję. I też, Ethan, ty pizdo jebana! Wystarczy tylko, że ktoś ciebie muśnie, już spadasz z tej jebanej drabiny. Oh. Dobra, gdzie ona jest? Wyżej? Mogę iść? Nie, nie mogę. O! Kurwa, nie dosięgnąłem jej. Chodź tu. Peg jest tu hot. For your tastes. A! Nie skacz na mnie! Lubisz to! Lubisz! O, temu mi dupę nastawiasz! Dobra, szybko! Strzelba! Strzelba! Strzelba, kurwa! Ile mam HP? Powinienem użyć. Dobra. Mam nadzieję, że nie dostanę copyright strajka za nucenie sobie nuc Mario. Czy mi się wydaje, czy jakaś mucha przy mnie lata? I swear to God. Jeżeli tak jest, to pozna mój gniew. Wiedziałem! No. Dobra. Gdzie ona może być? Mam cię! Nie chcę buzi! Dawaj dupę. Skończyła się zabawa! Fuck! Nie trafiłem. Dobra. Biegnij! I przeładuj strzelbę zjebanie. Zjebie. Proszę, niech to będzie już koniec. Nie. Oczywiście, że to nie koniec. Ona dalej się trzyma. Dobra, gdzie żeś spierdoliła? O! Masz. Masz. Masz! Masz!
Proszę, 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 proszę. Jest, udało się! Daj być, daj! Zrobiła odwrotną meduzę. Jest, udało nam się za drugim podejściem, nie jest tak źle. Chyba 4 razy żeśmy padli w tej całej grze, nie? Za pierwszym razem dlatego, że miałem kurde przeładowany inwentarz, więc hej. O, i magicznie teraz mogę tędy przyjść. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Mogę tędy iść? Chyba nie, jednak nie. Myślałem, że to znika. Ej! To zniknęło! Hell yeah! To wszystko? Nie, dobra, to wszystko. I teraz wracamy do przyczepy. Pójdę zapisać i po klucz ten kruczy. Kurde, nawet nieźle nam poszło, szczerze przyznam. Ten jeden dead się nie liczył, okej? Okay? Przynajmniej teraz zasrane muchy nie będą za nami latać. Dlaczego? Bo kurwa nie żyją. To tak, psychotropy. O, kurde, patrzcie ile tego mam. Oh my god. Jest, ja to dopiero jestem dobry. Palnik nam już się chyba nie przyda. To tak. Co ja chciałem wziąć? Kurwa! Klucz, właśnie. Wrony. No. I... amunicja do pistoletu MAG-44. Tego chyba tu wcześniej nie było. Dobra, to jest do Magnuma, to nam może potem się przyda, jak uda mi się zdobyć wystarczająco starożytnych monet. W co wątpię, ale hej, pomarzyć zawsze można. To było. Tutaj nic do roboty nie mam. Jeszcze, mam nadzieję. Dobra, save. Kurde, dobrze nam poszło, serio. Gdzie jesteśmy teraz w grze? Może w połowie gry, coś takiego? Jesus Christ, ja normalnie będę tutaj... Jak Chuck Norris z półobrotu napierdziela tak szybko, to ja tak samo pędzę i przechodzę tą grę tak szybko. Gdzie ja teraz mam iść? A, już wiem, gdzie mam iść. Wracamy do tego, pożal się Boże, tej hacjendy małej. W sumie chyba zacząłem ten temat wcześniej, ale zapomniałem go kontynuować, ale no. Nie, w sumie nawet nie zacząłem. Struktura tej gry bardzo, bardzo jest podobna do pierwszego Residenta, no nie? Bo na początku mamy, oh my god, what a mansion, a potem mamy jakiś, nie wiem, domek ogrodniczy i później znowu wracamy do, what a mansion. I później do laboratorium. Ale czy tutaj laboratorium jest? W cudzysłowie można powiedzieć. Ups, spoilery, sorry, ale no, whatever. To w cudzysłowie, no, jest coś podobnego, powiedziałbym. Ale niekoniecznie powiedziałbym, że to jest laboratorium, ale hej. Tak czy siak. Ta struktura siódemki bardzo mocno przypomina strukturę pierwszej części, co jest naprawdę całkiem spoko. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o survivalowe te rzeczy, to jedynka chyba taka najbardziej była, jakby to powiedzieć. Trzeba było najbardziej uważać na marnowanie amunicji. O! Dinuś! Krokodyl raczej. Co się kurwa dzieje? Rób screena, dziękuję. W sensie, ciekawe, czy jakie screeny robiłem, kiedy ja za pierwszym razem w to grałem. Musiałbym przejrzeć, nie zrobię tego teraz, bo nagrywam, nie, ale... Cicho! Ludzie tu śpią. My family!
Rodzina Slendermanów, Evelyn. Mam pomysł. Kurde, nawet nie mogę piłki. Co to za scyzoryk, który nawet piłki przebić nie może? No błagam. O! O, widać, Evelyn też lubi bardzo dużo ciekawych rzeczy. Napakowanych facetów? Na pewno lubi JoJo. I lubi też pleśń i małe lalki dziedziowe. Ten pedofil z JoJo by się ten ucieszył z tego widoku. Z ten z siekieru, co Polnareffa w dziecko zamienił. Misio, pedober. Spleśniały, idealny dla dzieci. Ktoś jeszcze pamięta pedobera? Jezu, to taki stary mem. Jako że ja go, kurde, cały czas wypominam, no to znaczy, że jest jednak stary, nie? O, pryszcze tu będą chyba. Czej. Zamknąć ryj, głupie lalki. Mam cię na muszce, nie zawaham się. Ha! Szczeliłbym w Bachora, szczeliłbym, ponieważ I don't give a fuck. Something's wrong with her. I zostawię, kurde, karteczkę z tym napisem, ponieważ nie mam nic innego do roboty. Zamiast szukać pomocy albo ucieczki, napiszę, kurde, sobie coś rąbne i tyle. Zostawię to sobie. To nie tak, że ona może to później znaleźć i nabrać bardziej, jeszcze więcej podejrzeń. O nie, latarka zgasła. Morda w dupę i żryj kupę, mała pizdo. Myślisz, że się ciebie boję? Małe dziewczynki w horrorach to najbardziej przereklamowane gówna, jakie można zobaczyć w życiu. Szczególnie takie na popierdolone. A, jestem mała, jestem creepy. Kurde, ja mam pistolet, nie zawaham się go użyć, mała zołzo. No dawaj, co tam masz dla mnie? Papier toaletowy? A, podpowiedź. Coś tutaj trzeba zrobić, nie? O, właśnie. Oh my god, it's a zombie! Mi wyrwali raz rękę, to ja wyrywam też i tobie. Mniam. Ręka osobnika serii D. Ciekawe, czy Yoshikage Kira by taką ręką się podniecał. Taką zgniłą. No i teraz pewnie będzie dziać się, o. Chodź, mała kurwo! Muszę ciebie zobaczyć, kto jest szybszy, ty czy moje naboje z pistoletu. Wypierdalaj! Dość tego, biorę strzelbę. Nie będę się jebał z nimi. Jeszcze żyjesz! O mój Boże, czemu każdy przeciwnik w tej grze musi być tak wkurwiający? Jezu! Ale tak miałem takie przeczucie, że będą te zaropiałe pryszcze mnie ganiać. No bo w końcu, no, zobaczcie, ile tego kurde jest. O, 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 o wilku mowa! Jezu, jeszcze żyjesz! No, szmato! Dzisiejszą sesję z Resident Evil 4 sponsoruje słowo szmata. Ile ja razy tego kurde słowa użyłem. Lepsze to niż słowo na N. Czyż nie? To by przez to by mój kanał został zawieszony. Gameplayowy na pewno. Główny nawet nie wiem, mimo tego, że są połączone ze sobą.
W sensie, no, jeden e-mail, nie? Ciekawe, właśnie. Ciekawe, czy jeżeli bym zrobił coś zrąbanego... nie chcę mi się z nimi bić. Ciekaw jestem, czy zrobił, jeżeli zrobiłbym coś zrąbanego na moim kanale gameplayowym, czy to by też jakoś się odbiło na moim głównym. Kto do mnie dzwoni? Mariolka. Kurde, taką ręką można sobie po dupie posmyrać. Zajebiście. Chyba po raz pierwszy zobaczymy Mariolkę, jak ona wygląda. Czemu nie mogę ciebie wziąć ze sobą? Wyglądasz, jakbyś był czymś ważnym. Nie, ja jestem mały dzieciak. Gówno mnie obchodzi. Nakarm mnie! Śrutem? Zawsze i wszędzie.